Bardzo ważny temat, bardzo ważna rozmowa, bardzo dziękuję. My w tej rozmowie pozostajemy, może trochę ugryziemy ten lęk od strony tej pozytywnej, od strony odwagi. Bardzo się cieszę, że doktor Katarzyna Czysz jest z nami. Cześć Kasiu, dzień dobry, dlatego że uwielbiam jej książkę, nie tylko ze względu na tytuł jej książki. Pierwsza książka, nie będę odczytywała może do końca, miej, a będzie ci dane. Czasami lubimy tak mówić, emocje zadbane i masz dane. A teraz, drodzy Państwo, nowa pozycja, strach ma wielkie oczy, czy może ci naskoczyć? Kasia w bardzo przystępny sposób opisuje właśnie różnego rodzaju mechanizmy, które stoją za tymi i zaburzeniami lękowymi, i naszymi strachami, i też za odwagą. Kasia, czy można się nauczyć być odważnym? Czy można się nauczyć? Myślę, że tak, ponieważ odwaga to jest wiedza o tym, czego się bać, a czego się nie bać. I dzięki temu, że mamy tą wiedzę, możemy wybrać inne strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, też lękowymi, czy ewentualnie stresem. No generalnie dążymy do tego radzenia sobie na poziomie zadania, oceny realnej, wsparcia społecznego dostępnego, żeby nie koncentrować się na przykład na unikaniu, na właśnie na pójściu w jakieś używki, czy na zamknięciu się w sobie. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo jakby mówisz o tym, że odwaga nie jest taką permanentną cechą osobowości, że się dzieci rodzą odważne, nieodważne i tak dalej, tylko że jest jakimś wypracowanym sposobem reagowania, też myślenia prawdopodobnie, tak, czy odczuwania na różne dane sytuacje, prawda? Tak. Znaczy ja wychodzę w ogóle z założenia, że najważniejsze jest trochę to, przynajmniej dla mnie, jak patrzymy na człowieka. Psychologia daje nam tą wiedzę, że możemy trochę spojrzeć z punktu widzenia rodziny, z punktu widzenia wzorców, schematów, emocji, jakichś takich modeli, które powtarzamy. I czym więcej tej wiedzy zdobędziemy o sobie, czym bardziej się tak osadzimy w tym, jak naprawdę jesteśmy, gdzie jest ta nasza autentyczność, co jest moje, a co jest poza moją strefą komfortu, na co ja mam wpływ, a na co nie mam. Kiedy gdzieś poznamy, no i to właśnie ta wiedza psychologiczna, którą ja się dzielę w książkach. Też bardzo się cieszę, że w telewizjach śniadaniowych są tematy połączone z psychologią, bo to są bardzo ważne kwestie. Dzisiaj naprawdę nie dla każdego pomoc terapeutyczna czy psychologiczna jest dostępna. To jest drogie i psychologowie naprawdę mają co robić, więc czym więcej tej wiedzy szerzymy, tak społecznie, tak po prostu globalnie, tym dużo ludzi ma dostęp do tego, jaki ja jestem. Im więcej sobie tak poczytam, pomyślę, zastanowię się, poanalizuję, tym bardziej jestem sobie osadzony i mogę wtedy decydować, jakiego rodzaju zachowanie wybiorę. Czy to unikowe lub koncentracja na przykład na wyolbrzymieniu, takim nakręcaniu się lękowym, czy jednak skoncentruję się na zadaniu i na tym, co jest moje, a co jest poza tą moją strefą. Czyli że mówisz, że jakie takie poznawanie siebie, czyli im większa samoświadomość, tym większe się okazuje, że jest takim jakby strefą komfortu, takiego poczucia bezpieczeństwa z samym sobą, tak? I też takiej kontroli, że mogę sobie wybrać, jak w różnych sytuacjach lękowych mogę zareagować. No nie jest to wszystko takie zero-jedynkowe, bo tutaj to zależy, ale rzeczywiście ja mogę powiedzieć na przykładzie własnego życia, bo też te książki są po pierwsze taką moją autobiografią, a po drugie ja jestem doktorem nauk prawnych i psychologiem, psychoterapeutą, więc ta droga zawodowa, sprawa na lewo do psychologii, no właśnie obfitowała w poznawanie siebie. I u mnie to się zaczęło od wielkiej pasji do psychologii, do jako nauki o zachowaniu człowieka. I czym bardziej poznawałam siebie, no na terapiach, na studiach psychologicznych, na kolejnych terapiach, na różnych takich rozwojowych. Ja lubię tak trochę mówić, że to nie jest od razu terapia, tylko taki no po prostu proces rozwojowy. Tak. No tak, ale będę tu adwokatem diabła, bo ja też bardzo wiele lat byłam w terapii i bardzo dużą mam, myślę, samoświadomość, ale mimo tego cierpię na zaburzenia lękowe, na przykład na napady paniki od lat. I ten lęk jest jakby moim największym uporczywym wrogiem. I to mimo, zaprzyjaźnić mimo tej całej wiedzy, część z nas, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo żyjemy w czasach kryzysu, no jednak nie radzi sobie z lękiem. Lęk jest naturalną taką biologiczną reakcją, prawda? I też czasami trzeba jednak nie tylko poznać siebie, ale też zacząć nad tym pracować, leczyć się. Zdecydowanie. Farmakoterapia jedna, samopoznanie, samoświadomość, terapia, proces rozwojowy drugie. Natomiast tutaj jeszcze można by się podzielić, no też jestem bardzo wielką fanką pracy z ciałem, na przykład Aleksandra Luena, czy choćby jogi, gdzie obojętnie jaki wybór pracy z ciałem dobierzemy, mówimy o oddechu. Więc w przypadku napadów paniki takim sposobem na poradzenie sobie z lękiem jest naprawdę powrót do własnego oddechu, czyli niekoniecznie razu włączonego, 4 sekundy wdech, 6 sekund bezdech, 8 sekund wydech, albo wdech nosem, wydech ustami, tylko żeby to był taki nasz miarodajny wdech i wydech, który pozwala nam tak troszeczkę się tak osadzić, jakoś tak się zrobić, żeby nam było przyjemniej, tak, żebyśmy mieli ten kontakt z ciałem i dzięki temu mamy kontrolę. Też tak sobie myślę, że warto, żeby Państwo też słyszeli, że lęku może być za dużo. Tak. I że lęk jest czymś, co się naprawdę leczy, zarówno terapeutycznie, jak i farmakologicznie. Tak jest. Prawda? Gdybyś powiedziała, kiedy odczuwamy, że tego lęku jest za dużo, to co powinniśmy zrobić? Jakie powinny być nasze pierwsze kroki? Znaczy myślę, że jest to bardzo indywidualne, jak odczuwamy, kiedy jest za dużo lęku, bo dla kogoś
kilkugodzinny stres, kilkudniowy stres będzie czymś adaptacyjnym, a dla kogoś już będzie to za dużo, w zależności, czy mówimy o dziecku, czy mówimy o osobie dorosłej, czy mamy wsparcie społeczne, czy nie mamy wsparcia społecznego, czy jest to osoba, która doświadcza na sytuacji na przykład geopolitycznej, bezpiecznej czy niebezpiecznej, więc to naprawdę zależy. Natomiast myślę, że tutaj taką lampką, która się powinna zapalić, to jest przede wszystkim to, czy mamy komfort życia. Kiedy się pojawia ten dyskomfort, czy taki moment, że chyba jednak rzeczywiście się troszeczkę tak mijam z tym, co jest dla mnie ważne i nie potrafię realizować z odwagą tego, co sobie założyłam, o czym marzę, jakie mam plany, cele, to jest moment, że powinniśmy się skierować do specjalisty. I ten lęk też jest tak sprytny, że potrafi się umiejscowić w bardzo, prawda, różnych rzeczach. Tak, znaczy, z jednej strony dokładnie, może cele, somatyczne, czyli właśnie napady paniki, że ci serce wali i widzisz, że po prostu gorąco. No dzisiaj jelita drażliwe, bardzo dużo osób z trawieniem, ze skórą, to mogą być myśli alergie, natrętne, tak? To mogą być myśli natrętne, to może być fiksacja na czymś, takie uporczywe powtarzanie czynności. To może być totalny lęk przed wyjściem publicznym. Społeczne, fobia, że jakby te różnego rodzaju kategorie lęku są bardzo różne, a w sumie jakby podłożem jest to, że się boję. Tak. Czy farmakoterapia, czy to jest coś też, co powinniśmy włączyć w leczenie? Znaczy, ja nie jestem psychiatrą, więc absolutnie się nie będę wypowiadać na temat farmakoterapii, ale z mojej wiedzy psychoterapeutycznej jak najbardziej. W momencie, kiedy to przekracza granicę, zaczynam od uspokojenia i dopiero potem poznania siebie, zobaczenia mechanizmów, co się kryje za lękiem, co mi lęk chce powiedzieć, jaką niesie informację, skąd idzie, jaki jest, tak trochę się tak dogadać z tym lękiem, zaprzyjaźnić, żeby potem z czasem, w miarę oczywiście naszych możliwości, go pokonać. Czyli może nie pójdę od razu na koncert, ale może dojdę potem do galerii, może gdzieś tam potem, a w końcu, jeżeli w ogóle chcę iść na koncert, to pytanie od tego. Bardzo podoba mi się twój optymizm, opowiadanie o tych trudnych rzeczach i też to, co zresztą mówiłaś w tej książce, że tak naprawdę nie byłoby odwagi, gdyby nie byłoby lęku i że tak naprawdę ten sojusz jest nierozerwalny, bo państwo byście nie odczuwali po prostu tej pięknej odwagi, tej pięknej dumy, gdybyśmy się też nie bali. Tak tylko jest. Jak się przekracza tą granicę, to zaczyna być kłopot. No, Platon powiedział, że odwaga to wiedza, czego się bać, a czego się nie bać. I też to tak cytuję w swojej książce. I tak ja też się boję, ja też nie wiem, czy dobrze robię. Ale rzeczywiście mi psychologia pomogła, więc dzielę się w książkach. Bardzo się cieszę, że można o tym rozmawiać i rzeczywiście poszerzać ten temat, żeby rzeczywiście jak najwięcej ludzi miało świadomość, że to jest normalne. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za tę książkę. Dziękuję, ja bym dodała, serdecznie. Nie bójcie się bać. Bo też właśnie to, co powiedziała Kasia, naprawdę są ludzie, którzy mogą nam pomóc. Ja też od wielu lat korzystam z pomocy i żyje mi się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Robertowi też się dzisiaj żyje bardzo dobrze u nas i z wami, i z waszymi komentarzami. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo. Polecam książkę. Nie bójcie się.